Firma Zerus.pl powstała w 1994 roku. W 2009 roku założyliśmy spółkę komandytową, która do tej chwili trwa, pracuje, rozwija się i w tym momencie zatrudnia 16 osób. 26 lat wspomagamy naszych klientów, czyli przedsiębiorców, w tym, żeby mogli prawidłowo prowadzić swój biznes. Dostarczamy im oprogramowanie, wiedzę w postaci szkoleń, wdrożenia, opiekę powdrożeniową, czyli tak zwany serwis. Obsługujemy wszelkie branże handlowe, produkcyjne, usługi. Dla każdego mamy coś do zaoferowania. Obecnie w naszym portfolio mamy ponad 1200 przedsiębiorców oraz ponad 270 biur rachunkowych. Istotą naszego biznesu jest to, że od samego początku jesteśmy związani z globalną firmą Sage. To jest wyjątkowy dostawca produktów dla biznesu. Przede wszystkim to, co charakteryzuje firmę Sage, to produkty dla przedsiębiorstw o różnej skali i są przede wszystkim dostosowane zawsze na czas, jeśli chodzi o zmiany prawne. Sage bardzo dba o to, aby produkt się rozwijał. Tożsamość naszej firmy to przede wszystkim zespół, który jest nastawiony na współpracę, na pomoc i pracę z przedsiębiorstwami. Mamy specjalistów, którzy doskonale znają się na księgowości, którzy wywodzą się wręcz z działów kadr i doskonale rozumieją potrzeby klientów. Wyróżnia nas eksperckość. Ekspertkość w zakresie informatyki, w zakresie obsługi procesów, nasze doświadczenie we wdrożeniach, wyróżnia nas również wiedza merytoryczna. Mamy mobilne centrum szkoleniowe, jeździmy do klienta z naszym sprzętem i klient pracuje na dostarczonym oprogramowaniu i tak się uczy. Poza tym bardzo często organizujemy konferencje, na które zapraszamy klientów też z całej Polski. Wielokrotnie wygrywaliśmy różnego rodzaju rankingi i traktujemy to jako ogromne wyróżnienie. W ciągu ostatnich 4 lat, gdzie jesteśmy członkami BNI, po prostu przenieśliśmy się na zupełnie inny poziom. Po pierwszym spotkaniu podjęliśmy decyzję, że tak, że to jest to, czego nasz zespół potrzebuje. Właśnie takiego rozumienia biznesu. BNI jako sama organizacja usystematyzowała nam pewne procesy, między innymi sprzedażowe. Szkolenia pokazały nam, w jaki sposób możemy nasze naturalne zdolności wykorzystać. Do czego służy networking. Przełamanie się i rozpoczęcie takich rozmów było dość trudne na samym początku. Sądzę, że to jest doskonała, bardzo duża wartość właśnie organizacji BNI. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć również w konferencjach międzynarodowych, gdzie zobaczyliśmy, w jaki sposób ludzie, przedsiębiorcy się wspierają. To wszystko przez networking, bo ten networking jest taki bardzo amerykański i to jest fantastyczne, że mogliśmy go sobie zaimportować i wykorzystać faktycznie w relacjach biznesowych z naszymi klientami. Tak, nasz dział handlowy zmienił się. Zmienił się o tyle, że zmieniliśmy sposób naszej pracy i część elementów networkingowych właśnie przenieśliśmy z BNI do naszego zespołu. Wiemy, że w tym momencie, aby pozyskać klienta, aby móc z nim pracować, nie możemy tego robić przez telefon zza biurka, że najlepsze są relacje osobiste, kontakt osobisty. I dlatego bardzo często w tym momencie w taki sposób rozmawiamy z naszymi przedsiębiorcami, organizujemy szkolenia, organizujemy konferencje. Ponieważ zespół się rozrasta, potrzeby nasze lokalowe się rozrastają, nabyliśmy nieruchomość drogą kupna sprzedaży. Tego miejsca mamy znacznie więcej, prawie 1000 metrów kwadratowych plus 200 w dodatkowym budynku. No i tak się złożyło, że w czasie rozmowy jeden na jeden, jeden z naszych członków, firma Expert Credit, skorzystała z naszej rekomendacji i też drogą kupna sprzedaży nabywa nieruchomość od nas i myślę, że to chyba jedna z lepszych rekomendacji, bo wartościowo jest spora. To jest kwota 270 tysięcy. Bardzo ważnym elementem samej organizacji działalności jest również weryfikacja przedsiębiorstw. Wiemy, że firmy, które są zrzeszone w BNI, są godne zaufania. Ja sądzę, że firmy, które stoją przed możliwością dołączenia do organizacji BNI, powinny popatrzeć nie tylko na to, jak wzrośnie ich wartość wystawianych faktur, jak wzrosną ich przychody. Powinni popatrzeć, jak te osoby, które dołączają, jak się rozwiną jako menadżerowie, jak podniosą swoje kompetencje,
a podniesienie kompetencji przełoży się na wzrost firmy, na nowe kontrakty. Co więcej, będą mogli się porównać do innych organizacji, do podobnych firm z branży. Będą mogli zaczerpnąć najlepsze wzorce, które są na rynku, ponieważ jedna zrzesza najlepszych przedsiębiorców.